Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam was w rozmowach z kanapy, czyli w serii poświęconej opowiastkom, przypowiastkom, dzieleniu się wiedzą, mądrością, moim własnym doświadczeniem, osobistymi historiami i taką głęboką, dojrzałą mądrością, która jest wynikiem naszego obcowania z rzeczywistością, z bytem, byciem. Takim, mógłbym powiedzieć, prostym, ale dojrzałym i klarownym spojrzeniem na świat. Seria ta powstała już chyba 2 lata temu i taka była główna jej intencja. I pomyślałem, że przypomnę wam o tym, jaka jest główna intencja rozmów z kanapy oraz opowiem wam przy okazji, jaką głęboką mądrość wyciągnąłem sam dla siebie po wielu latach pracy nad sobą, po moim własnym przebudzeniu. Pomyślałem, że wiedzy dotyczącej rozwoju świadomości oraz przebudzenia, wiedzy psychologicznej oraz takiej rozwojowej jest dzisiaj w internecie bardzo dużo i jest bardzo łatwy dostęp do tej wiedzy, ale bardzo łatwo jest się w tym pogubić. Bardzo łatwo jest zatracić taki sens kierunku oraz bardzo łatwo jest utracić grunt pod nogami. Ja zauważyłem, że brak takiego spójnego przewodnictwa jest jednym z takich większych problemów dzisiejszego nurtu rozwojowego. Jest to, mógłbym powiedzieć, coś, czego ludzie poszukują i czego ja sam osobiście kiedyś poszukiwałem. I coś, co udało mi się w pewien sposób zbudować i osiągnąć dla siebie, czyli taki sens zrozumienia, sens dojrzałej mądrości w tym wszystkim, z którym chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Przede wszystkim zacznę od tego, że to, co ja tutaj wam przekazuję, ja to ciągle rozwijam i ciągle to ulepszam i ciągle to doskonale. Cały czas doskonalę siebie, swój własny przekaz, swoją własną mądrość i zawsze, gdy przekazuję wam informacje, poniekąd jestem zmuszony wejść w rolę nauczyciela, wejść w rolę autorytetu, ponieważ inaczej nie byłbym w stanie przekazywać wam wiedzy. I oczywiście ja sobie tego nie narzucam na siłę, nie staram się wywyższać nad wami i nie próbuję zbudować sobie takiego wizerunku, że wiem coś, czego wy nie wiecie, tylko jest to po prostu wynikiem wejścia w rolę nauczyciela i tak już po prostu to jest. Osoba, która wie więcej od ciebie albo osoba, która doświadczyła więcej od ciebie, czy ci się to podoba, czy nie, w pewien sposób będzie troszeczkę nad tobą i budowana jest taka naturalna hierarchia, która nie ma na celu gdzieś tam kontroli czy budowania Bóg wie czego, ale jest to po prostu taka naturalność. Wiecie, nie chcę tutaj obstawać przy tej tendencji anarchistycznej, że autorytet to zło, że nauczyciele to zło, że władza to zło, że kontrola to zło, tylko chcę w taki subtelny sposób zasugerować wam inny sposób patrzenia na świat. I tym chciałem się dzisiaj z wami podzielić. Wybaczcie mi ten przydługi wstęp, ale to jest bardzo ważne, żebym ja zaczął od takiego wstępu, żeby ustanowić taką ramę kontekstu tego, o czym będzie to wideo, ponieważ kontekst ma ogromne znaczenie i kontekst nadaje sens tego, co wy zrozumiecie z tego przekazu i co wy z tego przekazu wyciągniecie. I bardzo często może wam się wydawać, że gdy ktoś przeciąga temat, albo temat jest przydługi, to że ta osoba was męczy, albo że to jest nudne, albo ten temat jest niewartościowy. Jest to właśnie wynikiem tego, że przyzwyczajamy się poprzez internet, że wszystko zostanie nam podłożone pod nos, wszystko będzie gotowe, że nauczyciel, który przekazuje nam wiedzę, jest nieomylny i na pewno jest już ogarnięty w tym temacie i my chcemy po prostu informacji na tu i teraz. Chcemy wszystko mieć gotowe, pod nos, podstawione, przetrawione, przerzute. Chcemy
chcemy mieć udoskonaloną formę wiedzy w pigułce, ale nie dajemy sobie szansy na głębokie zrozumienie danego tematu. A aby coś zrozumieć, trzeba posiadać zarówno wiedzę, jak i doświadczenie i głęboko zdobytą mądrość, która łączy jedno i drugie. Potrzebna jest wiedza, potrzebna jest percepcja, potrzebna jest klarowność, głęboka dojrzałość, sens obecności z tym, co się doświadcza. I wtedy można zacząć myśleć o tym, że wie się, o czym się mówi. I o tym chciałem dzisiaj porozmawiać. I od tego chciałem zacząć. Jedną z największych lekcji, jaką wyciągnąłem po wieloletnim przebudzeniu pracy nad sobą i studiowaniu samego siebie, jest to, aby nie ulegać wpływowi każdej jednej informacji, która ci się objawia. Nie ulegaj natychmiastowo wpływowi każdej jednej informacji, która ci się objawia. I to dotyczy się tego, co pojawia się w twoim życiu przed twoim nosem, w formie doświadczenia. To dotyczy tego, co pojawia się w twojej głowie, w twoim umyśle, w zawartości twojej świadomości, pod postacią twoich myśli, przekonań, uprzedzeń, generalizacji, przypuszczeń, założeń, intuicji oraz wyobraźni. I to dotyczy się wszelkich form nagłówków, clickbaitowych tytułów i informacji, do których masz dostęp w internecie, w formie jakichś nagrań wideo, informacji na Facebooku, maili, jakie dostajesz, czy w innych środkach przekazu. I chodzi o to, abyś natychmiastowo nie reagował. Abyś dostrzegł, że w życiu ważne jest coś więcej. Że w życiu pozory potrafią nas zmylić. A najważniejsze dla nas jest to, co kryje się pod tymi pozorami. Co jest tam głębiej. I z tym wiąże się otwarty umysł oraz chęć poszukiwania dużego obrazu, czyli takiej zdolności do zrobienia kroku do tyłu, przyglądania się wszystkiemu, co się dzieje w naszym życiu. Mógłbym powiedzieć nawet takiemu stoickiemu podejściu do życia. I to ma bardzo ogromne przełożenie praktyczne. Bo to sprawi, że będziesz mógł wyjść z takiego paradygmatu, że musisz wiedzieć wszystko natychmiast, że wszystko musi być podstawione pod twój nos, że każdy autorytet i każda forma wiedzy jest nieomylna. I to pozwoli tobie również pozostać w większym kontakcie z samym sobą i ze swoim własnym ciałem. To pozwoli tobie również na to, abyś otworzył swój umysł na paradoks w życiu, bo życie jest paradoksalne i życie jest sprzeczne i wiele form informacji może dawać takie poczucie, że ktoś jest hipokrytą albo dana forma wiedzy jest sprzeczna. I to pozwoli tobie również otworzyć się na niepewność w życiu. Kiedyś przeczytałem książkę Ericha Fromma Ucieczka od wolności oraz przestudiowałem wiele wykładów Jiddu Krishnamurtiego. Jiddu Krishnamurti był mistykiem, był nauczycielem duchowym, choć jako takim się nie uważał, a Erich Fromm był psychoanalitykiem, który później zaczął zajmować się filozofią. I obydwoje doszli do takiego wniosku, że człowiek boi się wolności, że człowiek nie chce wolności. Człowiek sam sabotuje sobą i on nie chce wolności. On ucieka od wolności, spycha odpowiedzialność na coś większego i z łatwością podporządkowuje się autorytetom, ponieważ człowiek nie chce tego poczucia niepewności. Człowiek nie chce zderzyć się z iluzoryczną naturą naszych przekonań. Ponieważ gdyby człowiek się z tym zderzył, jego światopogląd prawdopodobnie by się rozpadł.
I to, mógłbym nawet powiedzieć, nieprawdopodobnie, tylko po prostu by się rozpadł. I to jest ten wgląd, który uzyskuje się w trakcie przebudzenia, gdy rozpoznaje się iluzoryczną naturę własnych myśli oraz własnego ego. I to bardzo często doprowadza do kryzysu egzystencjalnego. Bardzo często przed przebudzeniem albo po przebudzeniu dochodzi do formy kryzysu egzystencjalnego. I to bardzo często nazywa się ciemną mocą, nocą. Ciemną mocą. Nie bardzo często, tylko tak to się po prostu nazywa. Ciemna noc duszy. Można w różnych formach o tym usłyszeć, albo motyw w podróży bohatera, to jest taki motyw, że bohater zostaje połknięty przez wieloryba i jest tam trawiony. Bardzo często jest też taki motyw śmierci bohatera, ponownych narodzin, śmierci ego. Te wszystkie motywy się ze sobą łączą. I to jest bardzo ważne, aby to dostrzec, że informacja jest iluzoryczna. To jest jedna sprawa, a druga sprawa jest dojrzeć do tego i żyć tym. Żyć w tym poczuciu niewiedzy, że nie musisz wszystkiego wiedzieć. I to jest jeden z tematów, który omawiam zarówno w swoim kursie koncentracji, jak i kursie pewności siebie. Ponieważ są to fundamenty pewności siebie. Fundamentem pewności siebie jest to, że nie zawsze musisz być pewny siebie. Jak i to, że nie musisz zawsze wiedzieć wszystkiego. I to samo jest z koncentracją. Jednym z powodów tego, dlaczego ludzie mają problemy z koncentracją, jest internet. Ponieważ jesteśmy rozpraszani przez informacje, przez nagłówki, filmiki, tak? Wiadomo, część z tego może być wartościowa, ale znaczna część nie jest wartościowa. I zwróćcie uwagę na to, że treści, które mają bardzo wysoki poziom, bardzo wysoki poziom świadomości, jakości, głębi przekazu, te filmiki zazwyczaj nie mają zbyt dużo wyświetleń i nie mają też zbyt clickbaitowych tytułów, przez co naprawdę trzeba mieć ogromnie otwarty umysł i taką wewnętrzną intuicję, żeby być gotowym w ogóle, żeby sięgnąć po tą wiedzę, tak? Bo to nie jest coś, co produkuje się masowo, to jest coś, co raczej skupia się na pogłębianiu kontaktu z samym sobą. I warto jest mieć to po prostu na uwadze. Drugi temat, jaki chciałem się poruszyć, jest temat duchowości oraz dojrzałości. Mam tutaj zapisane na swojej kartce. Duchowość określana jest stopniem twojej dojrzałości i inteligencji emocjonalnej. Wiedza ma znaczenie drugoplanowe. I to jest ogromny cios dla ego, które uwielbia kolekcjonować idee, ideały, przekonania, koncepcje. I wcale nie mam tutaj na myśli tego, żeby kolekcjonować tą wiedzę dla użytku, tylko kolekcjonowanie wiedzy dla przekonania, że jest się lepszym, że można się zabezpieczyć tą wiedzą, że im wiesz więcej, tym jesteś lepszy. I to jest ogromna pułapka. Z jednej strony ta wiedza jest bardzo potrzebna. Ta wiedza jest mega potrzebna. Sądzę, że większość z was ogląda mnie dla przypomnienia sobie tych tematów albo dla inspiracji, bo taka jest głównie moja motywacja. Chcę was zainspirować, chcę was czegoś nauczyć. Samemu również chcę stawić się w takiej roli nauczyciela, ponieważ to również sprawia, że ja się szybciej uczę, więcej się uczę, mam ten sens pokory i mam większą motywację do tego, żeby również samemu się rozwijać, tak? Jednym ze sposobów na to, aby szybciej się rozwijać, jest pomóc innym ludziom się rozwijać.
I musicie wiedzieć, że w waszym życiu wasza inteligencja emocjonalna jest ważniejsza od waszego intelektu. Bardzo często spotykam i spotykałem na swojej drodze ludzi, którzy byli bardzo inteligentni, bardzo wysoce rozwinięci, ale mają problemy z emocjami. Nie potrafią sobie radzić z emocjami. Nie potrafią radzić sobie ze smutkiem, z lękiem, z niepewnością. Bardzo często osoby, które są wysoce racjonalne, ulegają swojemu racjonalizmowi i stają się takimi sceptycznymi pesymistami, którzy używają swojego własnego intelektu, aby pofragmentaryzować rzeczywistość. I ulegają swoim własnym ocenom, ulegają swoim własnym etykietkom, stają się ofiarami swojego własnego intelektu. I to bardzo często sprawia, że mają problemy później z relacjami z ludźmi, bardzo trudno jest się im dogadać z innymi ludźmi, nadmiernie używają mechanizmu dysocjacji, nie odczuwają emocji, nie odczuwają uczuć, tylko zamieniają się w takie intelektualne kalkulatory. Bardzo często takie osoby zachowują się trochę jak tacy socjopaci, odcinają się od ludzi, mogą mieć tendencje narcystyczne, takie wywyższające się od innych ludzi. Nie mówię, że każdy i nie wszyscy. Mówię tutaj to w takim kontekście, żebyście uważali na to, jeżeli dostrzeżecie, że sami ulegliście takim pułapkom, to zawsze możecie coś z tym zrobić, tak? I tutaj z pomocą przychodzi właśnie medytacja, ponieważ medytacja otwiera umysł i sprawia, że ściągamy ten umysł do serca, tak? Wyciągamy z tego umysłu zbędne przekonania i ściągamy go bardziej do serca, do naszego bycia. I ćwiczymy się w klarownym postrzeganiu rzeczywistości taką, jaką ona jest. Czyli bez oceny, bez osądu, bez projekcji. I to sprawia, że możemy uzyskać wewnętrzny spokój. Tak? To jest ten duchowy spokój, ta wewnętrzna równowaga, która staje się też przyzwoleniem na to, żeby rzeczy się działy, staje się akceptacją. To jest to samo, co czysta świadomość, o której mówiłem w moich ostatnich nagraniach. I to również pozwala uwolnić się od lęku i pozwala na otworzenie siebie na wolność. Wiecie, jak to jest być totalnie wolnym? Wiecie, co to jest totalna wolność? To jest oświecenie. To jest czysta świadomość, to jest czysta jaźń. To jest tak, jakbyście mieli totalnie pusty umysł, który jest w ciągłej medytacji. Umysł, który się niczego nie chwyta. Za niczym nie lgnie, do niczego się nie przywiązuje. Który jest całkowicie spontaniczny i całkowicie uważny sam siebie. To nie znaczy, że taki umysł jest doskonały, bo też popełnia błędy, ale jest wolny. Naprawdę, to jest umysł, który jest wolny od jakiegokolwiek przekonania na swój własny temat. Kiedyś nagram o tym film. Kolejny temat, który chciałem dzisiaj poruszyć, to jest temat budowy solidnego związku z materią. Materia, czyli rzeczywistość materialna, ma bardzo kobiece cechy jakościowe. Nie bez powodu w Kundalini Jodze są dwie metafory na dualizm w życiu. Jedną stroną jest ta część męska naszego doświadczenia, która jest tożsama z czystą świadomością, czystą jaźnią, czystą obserwacją, takim nieporuszeniem stoickim, dosłownie jakby miała cechy męskie. I drugą częścią naszego doświadczenia jest ta część kobieca, ta część kreatywna, przejawiająca się przez różne formy, część taka, mógłbym powiedzieć, spontaniczna, taka swawolna, ale ona również przejawia się poprzez materię. I bardzo często zderzycie się z takimi metaforami wielkiej matki, bogini albo Shakti. I są to metafory na określenie rzeczywistości materialnej,
czyli tej przejawionej w postaci różnych form. I rzeczywistość materialna to jest ta rzeczywistość wokół was, to jest wasze ciało fizyczne, wasz umysł, wasze ego, intelekt, uczucia. Wszystko jest rzeczywistością materialną. Wszystko. Co można obserwować przy pomocy świadomości, czyli tej tak zwanej rzeczywistości niematerialnej, z tym, że takim duchowym ideałem samorealizacji w Kundalini Jodze jest oświecenie, czyli uzyskanie jedności części kobiecej z częścią męską, czyli jedność świadomości i materii, czyli unia ducha i materii, czyli unia Shivy i Shakti, tak? Bo to jest taki motyw zjednania się świadomości z materią i to jest te czyste takie oświecenie. Nie, że wszystko jest iluzją, życia nie ma i robimy sobie co chcemy, tylko takie solidne rozpoznanie, że życie jest iluzją, ale jednocześnie jest prawdą, jest prawdziwe i że jedno i drugie jest przemienne, tak? Ten duch i materia są po prostu ze sobą razem. I mówię tutaj o tym dlatego, bo w duchowości jest bardzo powszedni taka tendencja, żeby uciekać od rzeczywistości materialnej, wypierać się własnych potrzeb, odcinać się od potrzeby bycia wspieranym, tak? Odcinać się od relacji z ludźmi. A to jest bardzo ważny aspekt naszego życia ludzkiego, żeby mieć wsparcie, mieć poczucie wsparcia, mieć relacje z ludźmi, aby zarabiać pieniądze. Wiecie, mieć takie poczucie kontaktu z rzeczywistością materialną. I za to poczucie kontaktu z rzeczywistością materialną odpowiada wasza czakra korzenia. To jest ten obszar energetyczny, który buduje wasze ciało fizyczne, waszą krew, kości. Odpowiada za wasze przetrwanie, przywiązanie do plemienia, poczucie przynależności do ziemi, zakotwiczenia się w ziemi. I to jest bardzo ważne, żeby mieć to rozbudowane, żeby, tak jak wspomniałem wcześniej, nie siedzieć tylko w głowie, w tych koncepcjach, ale móc też żyć jak normalny człowiek. Musicie pamiętać o tym, że filozof i filozofia sama w sobie, jak i nauka, to nie są dziedziny wiedzy, które polegają tylko i wyłącznie na inteligencji, na intelektualizacji, czy na wiedzy, czy na przekonaniach, tak? Powtórzyłem się. Tylko są to nauki, które pierwotnie miały bardzo głębokie podłoże praktyczne. Kiedyś filozof uczył dokładnie swojego stylu życia. Tak jak żył, tego uczył. Po prostu uczył tego praktycznego wymiaru życia. I dzisiaj troszeczkę to zatraciliśmy ze względu właśnie na internet. Bo internet też ma, wiecie, ten swój jasny aspekt życia, że mamy dostęp do informacji, ale ma też ten cień, tak? I o tym też nagram w przyszłości wideo. Ale to jest bardzo ważne, żeby zbudować tą relację z materią. Kolejny insight, z jakim chciałem się dzisiaj z wami podzielić, to jest to, abyście dali sobie więcej czasu na integrację swoich doświadczeń. To jest bardzo częsty błąd, jaki popełniają adepci duchowi. To jest, myślę, jeden z błędów, jaki ja kiedyś popełniłem. No i myślę, że nawet w sumie nie da się uciec od tego błędu, gdy ma się pierwsze wglądy, gdy ma się dużą ilość wiedzy. Pojawia się taka ekscytacja, inspiracja, kurczę, co będzie dalej, co jeszcze mogę osiągnąć, zdobyć, zmienić w życiu, doświadczyć. Tylko to po jakimś czasie przemija z taką dojrzałością, gdy zdasz sobie sprawę z tego, że nie uciekniesz od życia, nie uciekniesz od doświadczenia, nie jesteś w stanie wyprzedzić czasu. Nie wszystkie rzeczy muszą cię zadowolić i nie zawsze musisz poszukiwać ekscytacji,
czy wrażeń, abyś był szczęśliwy i zadowolony w życiu. I nieraz naprawdę trzeba trochę posiedzieć z tymi emocjami, z tymi uczuciami, z tymi myślami i zaangażować się w tą praktykę medytacji, czy posiedzieć w tym kontakcie z samym sobą, aby niektóre rzeczy zrozumieć. Naprawdę to czasami wymaga bardzo dużo czasu. Nieraz chciałoby się mieć wszystko na tu i teraz, ale no nie da się od tego uciec. Po prostu nie da się. Niektórych rzeczy nie da się przyspieszyć. Nie da się przyspieszyć swojego dojrzewania. Nie da się przyspieszyć swojego rozwoju i wzrostu. I nawet powiem wam szczerze, że gdy przestaje się chcieć wyprzedzać te tematy, to one paradoksalnie przychodzą do ciebie jeszcze szybciej. I ostatni temat, jaki chciałem dzisiaj poruszyć, to jest zrozumienie wartości słów, idei, percepcji oraz kontekstu, systemów przekonań i projekcji. To jest mega ważny temat. Nie mam tyle czasu, żeby wszystko obgadać. W dużej części poruszałem te tematy w starych swoich wykładach oraz w kontemplacjach. Kontemplacje są świetnym przykładem tego, jak można bawić się słowami i jak poprzez słowa i rozum można dojść do prawdy. Ale to jest coś, co warto jest zrobić na swoją własną rękę, ponieważ słowa, idee, znaczenie i przekaz ma jakieś odzwierciedlenie. I można powiedzieć, że my żyjemy niejako w dwóch światach. Żyjemy w świecie fizycznym, doświadczalnym, i żyjemy w świecie koncepcji, idei. I gdy te dwa światy są połączone i spójne, to mamy taki sens jasności, takiej klarowności, że to, o czym myślimy, wydarza się w naszym życiu, że to, co słyszymy, jest prawdziwą częścią naszego życia. Wiecie, mamy takie uczucie, tak? Bo to jest bardziej takie uczucie. I czasami może się tak zdarzyć, że będziesz miał takie lekkie poczucie odrealnienia albo pomieszania w twoim życiu. Albo będziesz miał takie poczucie, że walczysz ze swoim ego, albo będziesz miał takie poczucie, że emocje tobą kontrolują czy miotają. I bardzo często jest to właśnie wynikiem tego, że twój świat mentalny nie jest spójny z rzeczywistością fizyczną. Wiecie, dzisiaj jest cała masa takich filozofii, że przy pomocy myśli można zmieniać rzeczywistość, można ją kontrolować, można materializować jakieś różne rzeczy. Tylko te filozofie nie są takie proste, jak się ludziom na co dzień wydaje. Owszem, przy pomocy naszych myśli czy przekonań my możemy zmienić tą metafizyczną, tą taką mikro rzeczywistość, na takim fundamencie mikro, zmienić nasze przekonania, to jak my się z czymś czujemy, zmienić naszą percepcję, jakieś patrzenie na coś, ale to nie znaczy, że my od razu zmieniamy całą rzeczywistość. I mówię wam o tym, ponieważ tutaj, na tym polu, jest bardzo duże pole do manipulacji oraz do zniekształceń. Jest bardzo duże pole do projekcji, powstawania cienia ego. Szczególnie gdy ktoś przykładowo stara się myśleć pozytywnie, a potem włącza się ego, które pokazuje nam tą negatywną część rzeczywistości. I teraz pytanie, czy warto jest myśleć pozytywnie, jeżeli moje ego potem myśli negatywnie? I to, co jest tutaj ważne, to jest to, że to nie jest kwestia myślenia na siłę pozytywnie. To jest kwestia zmiany swojego poziomu świadomości, aby zmienić swój stan emocjonalny, aby się dobrze czuć z tym, co już jest. I to nie jest to samo, co na siłę pozytywne myślenie. Bo to na siłę pozytywne myślenie jest bardzo powierzchowne i stara się stłumić nasz cień, stłumić nasz negatyw, zaprzeczać faktom rzeczywistym. Jest bardzo powierzchowne. Natomiast gdy ty siedzisz samemu ze sobą i medytujesz,
i zagłębiasz się w swoją podświadomość. Obserwujesz swoje ego. Obserwujesz swoje stłumione uczucia, swój negatywny cień. Pozwalasz temu odejść. Uwalniasz się. To wtedy, gdy będziesz miał pusty umysł, czysty umysł, czystą świadomość, wtedy możesz zacząć myśleć pozytywnie. I te pozytywne myśli będą rezonować z głębią twojego bycia. To zmieni twój stan emocjonalny i to, jak postrzegasz rzeczywistość. I wtedy będziesz miał bardziej pozytywny pogląd na rzeczywistość. I to jest troszeczkę w odwrotności do tego, co ludzie myślą, tak? Bo ludzie ulegają pozorom. Bardzo. To jest nasza naturalna ludzka cecha. Chcemy wszystko łatwo, chcemy wszystko szybko, chcemy wszystko natychmiast, najlepiej za darmo, tak? Najlepiej za darmo. Skoro jest tyle informacji za darmo w internecie, to na pewno wszystko będzie szybko. Nie, bo nawet za tą informację za darmo musisz zapłacić. Ty za nią płacisz, ale to nie jest takie płacenie, że robisz przelew, ale płacisz za to czasem, swoją energią, kosztem swojej uwagi oraz kosztem swojego własnego intelektu, który karmisz daną informacją, która ma potem wpływ na ciebie i na to, jak się zachowujesz na co dzień. Więc ty zawsze ponosisz ukryte koszty. Zawsze. Nie zawsze jesteś tego świadomy, ale zawsze ponosisz ukryte koszty. Dlatego ten temat jest bardzo ważny. Generalnie na podstawie tego filmu, który teraz nagrałem, mógłbym zrobić jeszcze jakieś 5 dodatkowych wykładów półgodzinnych do godzinnych. I ja to zrobię w przyszłości, ale na spokojnie. Bo nie chcę, abyście się gdziekolwiek spieszyli i ja również nie chcę się nigdzie spieszyć. Filmów, które nagrałem do tej pory jest cała masa, więc materiału do przyswojenia też jest cała masa. Dzisiaj chciałem po prostu przypomnieć wam, jaka jest główna idea rozmów z kanapy i dla samego siebie również chciałem to przypomnieć, bo to będzie nasza wizja na przyszłe lata, taką mam nadzieję, tak? Te tematy są do przyswojenia i do omówienia i do zagłębiania się na lata. Pamiętajcie o tym, że rozwój to jest podejście długofalowe na lata, nie na minuty, godziny, tygodnie, na lata, naprawdę na lata. Więc nie sugerujcie się taką powierzchownością w waszym życiu, gdy macie w swoim życiu perspektywę na lata. To może całkowicie odmienić wasze myślenie i podejście do tematu. Bo jeżeli jesteś zafascynowany rozwojem duchowym i oglądasz filmy przykładowo od kilku miesięcy albo kilka tygodni, albo kilka dni, albo od kilka lat i jeszcze nie zacząłeś medytować, albo nie zmieniłeś jakichś swoich nawyków, to warto, abyś się tym zainteresował, bo to jest to, co wykona za ciebie największą robotę na lata. Te filmy mają na celu cię zainspirować, ale masz jeszcze pracę do wykonania. I to ona ma bezpośrednie przełożenie na twoje życie. To ona daje ci efekty, to ona daje ci spokój, to ona daje ci jasność widzenia. Gdy wychodzisz ze strefy komfortu, gdy kwestionujesz, gdy się uczysz, gdy eksperymentujesz, gdy badasz naturę swoich własnych myśli, gdy poddajesz wątpliwości swoje własne przekonania, gdy nie ulegasz swoim osądom i nie ulegasz swoim projekcjom, wtedy masz największy wzrost. Gdy przyznajesz się do istnienia twoich własnych cieni i słabości, wtedy masz największy wzrost. Gdy stawiasz czoła swoim negatywnym emocjom, nawykom, gdy się konfrontujesz z nimi, nie uciekasz. Gdy stawiasz w swoim życiu na autentyczność, na prawdę, na szczerość i otwartość. Gdy kierujesz się swoimi własnymi wartościami. Wtedy masz największy wzrost. Wtedy masz największą spójność. Wtedy jesteś najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Tak, moje kochane mysie pysie, wideo będzie trochę długie, ale za to bardzo wartościowe i mam taką nadzieję, że pomogłem w ten sposób przypomnieć wam o tym, po co to wszystko, po co ta praca nad sobą,
dokąd idziemy, dokąd zmierzamy. Na pewno w przyszłości jeszcze nagram wideo na temat największych pułapek, bo pułapek jest tu całkiem sporo. Naprawdę, przy pomocy tego jednego wideo można zbudować niezłą mapę myśli i wiele odniesień znaleźć. Ale tak, myślę, że warto. Powoli, na spokojnie. Aha, i chciałem jeszcze wspomnieć, zacząłem pisać bloga. Ostatnio napisałem 2-3 artykuły, pewnie jak będziecie to oglądać, to prawdopodobnie wrzuciłem trzeci. Celem mojego bloga jest takie krótkie podzielenie się wartością. Chcę po prostu przekazać myśli, które gdzieś tam zbierają się w mojej głowie, a nie nadają się na film albo na coś większego, tylko stanowią takie krótkie wglądy. Ja w sumie nie mam co robić z tą dodatkową wiedzą czy informacją, to pomyślałem, że zacznę pisać bloga. Takie proste wpisy, krótkie wpisy. Przy okazji będę tam też porządkował swoją wiedzę. Może będę tam budował jakieś poradniki. Wiele osób pyta mnie o medytacji. Nagrałem całą masę filmów o medytacji, ale fajnie byłoby robić takie zbiorcze artykuły, wiecie, w formie takich większych poradników. Może by to pomogło po prostu uporządkować jakąś tą wiedzę i ten przekaz. Taką mam nadzieję. Także zapraszam Was serdecznie na mojego bloga na stronie projektu Find Yourself, projektfindyourself.com.pl. W zasadzie, jeżeli chcecie mieć do mnie kontakt, chcecie jakąkolwiek wiedzę czy informację o mnie, o projekcie, to zapraszam Was na tą stronę, tam jest wszystko. Tam są odnośniki do wszystków, do kursów, do konsultacji. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt, tam też znajdziecie informacje. Grupa na Facebooku, wszystko jest na stronie projektu. Tak ją stworzyłem, tak ją napisałem, żeby wszystko było ładnie opisane. Także tak, kochane mysie pysie, kończę to wideo. Dzięki Wam serdecznie za to, że ze mną jesteście. Jeżeli Wam się podobało, dajcie tam mnie łapki w górę, stawcie swoje komentarze, zostawcie swoje przemyślunki i widzimy się w kolejnym nagraniu. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia następnym razem. Miłego. Elo, buźka.